grudniu minęło 17 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Czy Pani zdaniem tak wspaniały, wybitny artysta powinien być upamiętniony w szczególny sposób, na przykład poprzez pomnik postawiony w Warszawie? Nie, myślę, że pomnik to jest najgłupsza rzecz, jaka mogłaby być zrobiona. On na pewno nie chciałby pomnika, ale na pewno byłby szczęśliwy, gdyby szkoła nosiła jego imię albo była fundacja, która daje nagrody poetom. Rzeczy, które są związane z edukacją, z szukaniem talentów, to są rzeczy, które sprawiłyby jemu przyjemność. Nienawidził pomników i myślę, że to nie jest... On jest upamiętniony w wyjątkowy sposób. Ludzie go pamiętają, są jego ulice, skwery, place, są ogromne rzesze młodych ludzi, którzy śpiewają. Teraz byłam na przedstawieniu w Szkole Teatralnej Warszawskiej, kiedy studenci zrobili przedstawienie oparte o piosenki Grzegorza i byłam naprawdę wzruszona. Zrobili to z takim oddaniem, że oni go nigdy nie widzieli na żywo, bo oni są po prostu młodzi, byli za mali. Jak się urodzili, to mieli właśnie, jego już nie było, prawda? Albo jeszcze był przez chwilę. Także nigdy go nie widzieli na żywo, nigdy się z nim nie spotkali, a oddali całą duszę, żeby te piosenki w swojej interpretacji, to mi się podobało, w swojej interpretacji zrobić. Jest też cudowny Michał Kowalonek, który mnie po prostu poraził interpretacją Nie pytaj o Polskę w czasie koncertu Artyści przeciw nienawiści. Jest Leszek Biolik, który fantastycznie nadal właśnie z chłopcami grają w zespole Republika i śpiewają, więc są ludzie, którzy pamiętają i ta pamięć nie umrze.